To są artyści rynków Jacek Brzeski, I Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. A w dzisiejszym programie Łukasz Wardyn, Maciej Leściosz, CMC Markets Polska. Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy, Łukaszu, od giełdy niemieckiej i od indeksu we Frankfurcie DAX. Rynki giełdowe ostatnio nie zachwycają, jednak ta zapowiedź dosyć ostrej polityki pieniężnej w różnych miejscach na świecie ma swoje skutki. DAX również ostatnio najlepiej nie wypadał, chociaż trzeba powiedzieć, że 20 kwietnia w środę, 21 kwietnia w czwartek jest z tym indeksem lepiej. No tak, no to jest taka bardzo trudna sytuacja na DAX-ie dla tych, którzy chcieliby teraz otwierać nowe pozycje, no bo z jednej strony jesteśmy pod bardzo ważnymi oporami na wykresie i no widać to bardzo dobrze właśnie na tym obrazku. Nie jesteśmy w stanie tego przebić, a tylko przebicie tego poziomu oporu dałoby podstawę no do właśnie takiej formacji V i nawet jeżeli nie do dalszego optymizmu, no to na pewno do uspokojenia nastrojów, że wróciliśmy do tego trendu horyzontalnego i tego nie ma, więc nie można się dziwić nerwowości. I tutaj sytuacja właściwie się nie zmienia. Z jednej strony mamy te wielkie niepewności związane z napięciem wojennym, z kwestiami inflacyjnymi, z potencjałem wzrostu stóp procentowych, ale z drugiej strony można się naprawdę zastanawiać, dlaczego jesteśmy tak wysoko i biorąc pod uwagę te wszystkie problemy znane, głównie związane z inflacją, to można się zastanawiać, dlaczego jesteśmy cały czas tak wysoko. Jest tu jakaś pokrętna logika rynku. Ja myślę, że inwestorzy muszą i analitycy już rozważać i próbować dyskontować, że to zakończenie konfliktu zbrojnego będzie po myśli rynków akcji, po myśli zachodnich inwestorów, czyli będzie bardzo optymistyczne. I tak to tłumaczę, bo naprawdę jesteśmy wysoko. Owszem, można zwrócić uwagę na to, że wydatki rządowe będą rosły. W większości, biorąc pod uwagę kompozycję DAX-a, no to właśnie spółki z DAX-a będą beneficjentem tej sytuacji. Mamy też kwestie historyczne. Ostatnie kilka konfliktów, które były, Wietnam, Zatoka Perska, Irak, ale też kryzys krymski. No to wszystko ułożyło się na koniec po myśli byków. No ale naprawdę ten optymizm jest bardzo zaskakujący. Jeszcze od paru dni widzimy odbicie od tego krótkoterminowego wsparcia, to dobrze było widać na wykresie. Dzisiaj mamy kolejną bardzo, bardzo mocną sesję. No więc wygląda to ciekawie, natomiast podsumowując cały czas, to jeszcze nie wróciliśmy do tego trendu horyzontalnego. Ciekawie wygląda sytuacja DAX-a, ale chyba nieciekawie z punktu widzenia jena wyglądają notowania właśnie tej japońskiej waluty, Maćku, no bo ostatnie miesiące to jednak wyraźne osłabienie jena do euro, do dolara, do funta brytyjskiego. Tak, no jen jest w tym momencie bardzo słaby, doskonale to widać na indeksie jena, ten, który tworzymy w CMC Markets, a ten, który właśnie jest teraz w ekranie. No tutaj ciężko wyznaczyć jakieś minimum, ale musimy zauważyć, że ten indeks, on jest tworzony od roku 2018 roku, to jest relatywnie młody instrument w ofercie CMC Markets, a w większość jego wagi, bo aż 40% stanowi chiński yuan. Jeżeli chodzi o dolara, tutaj mamy około 25% wagi, 16% wagi to euro. Także gdybyśmy chcieli tę historię sobie dorysować, to na podstawie nawet aktualnego notowania juana do jena, który jest w okolicach
oporu z 2015 roku, no można by wnioskować, że będą to wieloletnie, tutaj trudno konkretnie powiedzieć, no kilkunastoletnie minima, no w przypadku dolara do jena, no to już w tym momencie jesteśmy na minimach z 2002 roku, tak, czyli na 20-letnich niemalże minima, bo to było w październiku 2002 roku. Także ten jen jest wyjątkowo słaby, mocno się rozjechała przede wszystkim polityka monetarna Japonii i można powiedzieć reszty świata, tak? Bo w zasadzie w tym momencie wszystkie banki centralne zaostrzają swoją politykę monetarną, wychodzą z programów luzowania ilościowego, z tej ultraluźnej polityki, która była prowadzona przez ostatnie lata, która się jeszcze dodatkowo nasiliła w okresie pandemii. Natomiast Japonia cały czas utrzymuje ten sam status, co więcej nie zapowiada jakichś działań, które miałyby to zmienić. Wręcz zarówno prezes Banku Japonii, minister finansów, premier Japonii wypowiadają się w taki bardzo głębi sposób. Oczywiście nie wykluczają potencjalnych interwencji na rynku walutowym, ale takich bezpośrednio z własnych rezerw walutowych, którymi dysponują, ale nie zmiany polityki monetarnej. Tutaj w ostatnim czasie kilka takich wypowiedzi było, między innymi właśnie pana Kurody, czyli prezesa Banku Japonii, wskazał, że bank centralny będzie utrzymywał tę gołębią politykę, kluczowe będzie utrzymywanie inflacji w ryzach. Natomiast ta inflacja akurat w Japonii, no jest, myślę, że wiele krajów mogłoby marzyć o takiej inflacji. Tam w lutym odszedł na poziomie 0,9%, więc nie jest to cały czas zagrożenie, pomimo tak słabej waluty, bo oczywiście mamy te procesy wszystkie globalne, czyli rosnące ceny energii globalnie w wyniku no, tutaj szeregu czynników, no, na czele oczywiście ostatnio z wojną na Ukrainie i rosnącymi cenami ropy naftowej, gazu, ale również mamy właśnie tego słabego jena, który te procesy inflacyjne będzie wzmacniał, no ale przy takiej inflacji nie jest to duże zmartwienie. Z punktu widzenia gospodarki japońskiej, no sama Japonia przez długie lata prowadziła wojny walutowe właśnie celem osłabienia swojej waluty jako eksporter. Większość dóbr jest z Japonii eksportowana, więc te niższe ceny w tym przypadku są dla producentów japońskich sprzyjające. No niemniej można, wydaje mi się, oczekiwać, że jakieś tu działania mogą zostać mimo wszystko podjęte. No póki co na wykresie tego nie widać. To, jak wspomniałem, w przypadku zwłaszcza dolara to i tę słabość widać. Ona też częściowo wynika z tego, że dolar sam w sobie jest silny, stąd te poziomy z 2002 roku. No przy czym, jeżeli byśmy tutaj patrzyli, no dość daleko jesteśmy jeszcze do poziomów oporu, tam mamy 134, dziś cały czas poziom 130 nie został zaatakowany, 131 za 1 dolara, no ale to wydaje się ten poziom kwestią czasu, no i potem parcie dalej na północ, a dalej już ta historia akurat tutaj w tym przypadku tego wykresu no nie sięga, ale mamy i tak okolice historycznych maksimów, więc moment z punktu widzenia spekulantów na pewno ciekawy, ale też na pewno ryzykowny. Blisko historycznych maksimów nie tak dawno, kilka tygodni temu, było złoto, czyli żółty metal, Łukaszu. Ostatnio jest trochę gorzej ze złotem właśnie. Na wykresach odbiliśmy się od poziomu 2000 dolarów za uncję, teraz mamy 1945 dolarów. W zasadzie złoto trochę, ale chyba tylko trochę, korzysta na tych wydarzeniach wojennych, na zamieszaniu geopolitycznym, na tych niepewnych czasach. No ja stale, przynajmniej w naszym programie, występuję w roli takiego narzekającego na to, co się dzieje na złocie i no dalej jeszcze mogę. Dalej mogę pozostać na tym samym stanowisku. No ja w ogóle widzę na stronach internetowych analitycznych, które koncentrują się na rynku metali szlachetnych, w tym złota, na różnego rodzaju forach internetowych. Szukam, no, cały czas widzę właśnie takie poszukiwanie argumentów za tym, dlaczego utrzymywać pozycję w złocie. I one są cały czas te same i cały czas nie dają żadnego impulsu.
Inwestorzy i analitycy powtarzają, że to, co widzimy w krótkim terminie teraz, czyli te wszystkie kwestie związane ze stopami procentowymi, wzrost stóp procentowych, inflacja, wojna, to wszystko pozostanie z nami nie tylko w krótkim terminie, ale w długim terminie. Widzę, że jest taka już też retoryka i to też wśród analityków największych banków, zamiast mówić o kierunku północnym na złocie, to skupiają się na tym, że ten poziom 1800 jest już stabilny, zostanie z nami na dłużej. No nie są to wypowiedzi dla mnie takie typowe dla rynku byka, bardziej szukanie uzasadnienia tego, że dlaczego jesteśmy w tym momencie, a przecież tych argumentów jest tyle. Nowy, który pojawia się właśnie teraz z tym poziomem 1800, to potrzeba dywersyfikacji w świecie właśnie, gdzie niewiele jest aktywów, w których odnajdziemy wartość. No teraz inwestorzy odnajdują wartość w złocie. Cały czas uważam, że można być pod tym względem sceptycznym, bo tego wzrostu spekulacyjnego nie ma, więc gdzie jest ta wartość? Więc teraz mówi się dużo o dywersyfikacji. To akurat kupuję, no bo czasy są na tyle niepewne, że dywersyfikowanie również przy udziale złota no pewnie ma sens jak najbardziej, no ale cały czas to nie są argumenty, które mogą powodować jakieś mocne wzrosty, bo nic tutaj nowego się nie pojawia. Technicznie według mnie coraz słabiej wygląda ten wykres. Ostatnie to wyjście, bo zobaczmy, że mieliśmy bardzo klarowne podwójne dno. Wyszliśmy wyżej. Tutaj podobnie jak na Bitcoinie ta formacja została złamana i wróciliśmy poniżej. Inaczej niż na Bitcoinie, bo tutaj złoto było o wiele mocniejsze, no to daleko nam było do ponownego nawet zaatakowania okolic tego poprzedniego szczytu. Więc widać tutaj słabość. Ja widzę słabość tego wykresu i teraz wyobraźmy sobie, że pojawia się taki scenariusz najbardziej optymistyczny dla rynków akcji i są przynajmniej sygnały wyraźne, że wojna w Ukrainie zakończy się bardzo pomyślnie dla akcyjnych byków, czyli może spowodować o wiele mniejszą presję inflacyjną. Co wtedy stanie się z takim rynkiem jak złoto, który na wykresie naprawdę, naprawdę jest słaby? Nie ma tutaj wyraźnego trendu wzrostowego. Cały czas jesteśmy w takim wieloletnim trendzie horyzontalnym. Więc uważam, że warto się skupić w tym momencie, wchodząc na rynek złota, warto się skupić bardziej na tym potencjale do negatywów na rynku złota, czyli potencjalnie pozytywnej sytuacji na świecie, no bo to jest ryzyko, które trzeba czytać w sytuacji, gdy ten idealny scenariusz dla złota zupełnie nie daje tutaj, nie jest pary, nie jest katalizatorem wzrostu. Inny surowiec, któremu się bacznie przyglądamy w tych wojennych czasach, to ropa naftowa, Maćku. Ostatnio jedna baryłka ropy Brent odbiła się od granicy 115 dolarów. Teraz mamy jednak ciągle dużo, 108. Baryłka WTI kosztuje 103 dolary. Tak, mamy w okolicy 103 dolarów, cały czas bardzo dużo zmienność, w zasadzie taki roller coaster się utrzymuje, no bo najpierw silny wzrost, potem spadek, w przypadku WTI akurat nawet tam w okolicy 100, potem znowu odbicie i teraz ta konsolidacja w okolicach 103 dolarów, nawet w pewnym momencie takie pojawiły się apetyty na ponowne ataki na poziom 100, jednak wydaje się, że ta sytuacja nieco się odwróciła i tutaj w tym momencie, gdybyśmy zerknęli na wykres, może być próba podejścia pod ten najbliższy opór, czy okolice 106 dolarów, tam 105, 50, 106 dolarów to są te
te poziomy oporu, przy którym rynek no, może się utrzymywać, ta konsolidacja może w dalszym ciągu trwać. Natomiast no, mamy kilka takich argumentów za tym, że ta ropa mogłaby mieć apetyt właśnie na wzrosty. No, przede wszystkim można być zaskoczonym tym, że już wczoraj się nie pojawiły wzrosty w momencie, kiedy mieliśmy dane na temat zapasów, całkowitych zapasów w Stanach Zjednoczonych, już z uwzględnieniem tych uwolnionych strategicznych rezerw i mamy największy spadek od 2019 roku i w ogóle trzeci w historii spadek. Także to jest taki czynnik, który mógłby wspomagać mocno te ceny ropy i pomóc wyjść z tej konsolidacji. Być może ten scenariusz dzisiaj będzie przez rynek realizowany, nie może takiego czegoś wykluczyć. A cały rynek, już nie tylko w przypadku ropy WTI, ale ropy Brent, patrzy na Stany Zjednoczone. One są w tym momencie właśnie tym rynkiem, z którego ropa będzie napływała poprzez uwolnienie rezerw i szanse tak naprawdę na eksport tej ropy do innych krajów. Zresztą ten eksport w ubiegłym tygodniu był rekordowy tak naprawdę historycznie, więc mamy dodatkowy taki czynnik, który też w tym momencie może ceny ropy właśnie zatrzymywać, tak, te dalsze wzrosty, ale to też może być krótkotrwałe. Jeżeli inwestorzy sobie w jakiś sposób zobrazują to, co się może dziać, jakie mogą być napięcia polityczne, bo ceny, te, które my obserwujemy, choćby na stacjach paliw, które są powiązane, nie w 100% bezpośrednio z cenami ropy naftowej, ale w sposób duży są z nią skorelowane. Również to samo jest obserwowane w Stanach Zjednoczonych, czyli amerykańscy kierowcy, amerykańscy konsumenci też są pod wpływem rosnących cen paliw, ta wpływa z kolei na inflację, no to może być przedmiot gry politycznej w najbliższym czasie, czyli ten eksport, który w tym momencie rekordowy ma miejsce, on może zostać zatrzymany. No i wtedy pojawi się problem, no bo cały świat oczekuje, że to Stany Zjednoczone i ten napływ ropy będzie częściowo bilansował braki ze strony Rosji, no a się może okazać, że wcale to taki ratunek nie będzie, jakiego wcześniej oczekiwał rynek. I jeszcze mamy taki czynnik akurat, który można by uzasadniać, być może to właśnie częściowo powstrzymywało ropę przed wybiciem z tej konsolidacji, kwestia prognoz popytu na najbliższy czas. Już ostatnio OPEC opublikował prognozę właśnie ropy, informując o tym, że to spożycie może, ta konsumpcja ropy naftowej nie będzie tak duża, jak wcześniej oczekiwano, więc to jest taki czynnik, który może nieco ceny ratować, no ale mimo wszystko wydaje się, że ta podaż będzie kluczowa, czyli popyt przez długi czas rządził, teraz podaż, więc czekamy, co się będzie działo. Technicznie czekamy na poziom $106, czyli ten scenariusz, który może być rozgrywany i teoretycznie zaczęliśmy od odbicia, może być to odbicie właśnie kontynuowane. A na jaki poziom czekamy w wypadku miedzi, Łukaszu, bo mamy teraz $10,300 za tonę. Granica $10,500 za tonę okazała się ostatnio niemożliwa do pokonania. Co jest charakterystyczne, to te wszystkie trzy surowce, o których dzisiaj mówimy, złoto, ropa i miedź, miały swoje cenowe szczyty na początku marca. Teraz jesteśmy niżej. Tak, natomiast no myślę, że nie łączyłbym jednak ich zachowania, to znaczy nie oczekiwałbym, że będą wszystkie szły identycznie w tym samym kierunku. Wszystkie mają nawet nie trochę, ale zupełnie inną specyfikę i też w tym właśnie scenariuszu inflacyjno-wojennym z potencjałem recesji czy z potencjałem uniknięcia recesji, przyspieszenia wydatków w produkcji, no to myślę, że będą się jednak inaczej zachowywały. No jeżeli chodzi o miedź, na co bym zwrócił uwagę, na LME, to że ta krzywa, jeżeli chodzi o przyszłe te terminowe ceny, jest względnie wygładzona. Do około 6 miesiąca tak delikatnie się wznosi, czyli za kolejne miesiące płacimy odrobinę więcej, ale nieznacznie, te różnice nie są duże. Natomiast gdzieś około 6 miesiąca
do końca roku i jeszcze dalej na kolejne lata, no to kontrakty są zdecydowanie nisko, ale też nie są to jakieś gigantyczne wartości, więc no, można powiedzieć, że rynek jest dość spokojny. Nie ma tu jakichś wybitnych oczekiwań na zmianę tendencji, na przykład pod koniec tego roku. Nic drastycznego się nie dzieje. Natomiast no, pewnie Chiny to jest w tym momencie główna kwestia, to co się dzieje, jeżeli chodzi o lockdowny. No, są tutaj zagrożenia, cały czas one się utrzymują, jeżeli chodzi o produkcję, konsumpcję, przede wszystkim jeżeli chodzi o import metali, w tym głównie miedzi, więc myślę, że to jest ten czynnik, którego brakuje. Kolejna kwestia, euro-dolar, tutaj jakieś pojawiają się i no, próby odbicia z tego poziomu, umówmy się, 1,08, to może miedzi pomóc. Natomiast chyba dość dobrze to widać na wykresie. Jesteśmy w bardzo szerokim trendzie horyzontalnym i nie jesteśmy w stanie wrócić na nowe szczyty, a dokładnie najważniejsze tutaj jest, to jest właśnie ta szara strefa, głównie z uwagi na te dwa poprzednie szczyty, które były wiele miesięcy temu. To jest w tym momencie kluczowy element. Widać, że my jesteśmy w takim trendzie szerokim, horyzontalnym. O co można się martwić, to te wszystkie dołki, które widzimy na tych szarych kreskach, wsparciach, jeżeli połączylibyśmy je linią trendu wzrostowego, no to my już ten trend dość konkretnie naruszamy. Na razie idziemy w bok, no ale widać, że tej prędkości trendu już nie ma i nie ma tego momentum, na które czekają inwestorzy. I no to widać w cenach wydobywców. O wiele bardziej widać to niestety w cenach akcji KGHM-u niż innych wydobywców miedzi, a to pomimo takiej sytuacji, że też ta kwestia srebra, jeżeli chodzi o ceny KGHM-u, jest istotna. Zresztą dzisiaj no to bardziej taka PR-owa informacja przez właśnie World Silver Survey. KGHM został uznany za drugiego najważniejszego producenta srebra na świecie, czy za numer jeden wydobywcę, jeżeli chodzi o srebro. No natomiast właśnie te ceny miedzi nie pomagają i sytuacja według mnie może się zmienić głównie w związku z Chinami w tym momencie. Natomiast tak jak mówiliśmy, jeszcze wrócę do tego, mówiłem o tych trzech różnych surowcach, gdzie każdy ma jednak istotnie inną specyfikę, no to właśnie porównując na przykład złoto. Pomyślna sytuacja na scenie wojennej, ta, która jest oczekiwana przez inwestorów na rynkach akcji, ona powinna być raczej kiepską wiadomością dla rynku złota. Inaczej będzie dla rynku miedzi, bo wtedy można mieć nadzieję średnio i długoterminową na to, że popyt na właśnie takie metale przemysłowe jak miedź wzrośnie. Więc to warto też mieć w tym momencie na uwadze. Natomiast technicznie sytuacja się pogarsza. Przechodzimy do spółek. Maćku, zaglądamy do koszyka z akcjami serwisów streamingowych. No, jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni, czy godzin nawet, było ogłoszenie słabych wyników przez Netflixa, który traci użytkowników. No i spółka potaniała bardzo mocno w środę 20 kwietnia.
Tak, potaniało o 35%, ciągnąc za sobą na dobrą sprawę cały ten koszyk z serwisów streamingowych. Natomiast patrząc na wykres, widzimy, że ten spadek i trend spadkowy utrzymuje się już od zeszłorocznych wakacji. To był ten moment przełomowy, kiedy inwestorzy sobie zdali sprawę, że te spółki są już na tyle napompowane, czyli te efekty właśnie pozytywne wynikające ze wzrostu liczby subskrybentów w okresie pandemii, tego w czasu lockdownów, no już jest, mamy za sobą. Tutaj w zasadzie nie można już więcej oczekiwać, no i rozpoczęła się wyprzedaż. No oczywiście jak również innych spółkach technologicznych to było widoczne, ale tutaj dość znacząco. Niemniej w przypadku tego całego koszyka spółek streamingowych, jak widać, jesteśmy jeszcze dużo ponad szczytem tuż sprzed pandemii, czyli mamy to jeszcze sporo zapasu, a w tym momencie ważne wsparcie jest testowane, także tutaj patrząc technicznie. Sam Netflix, o którym już tutaj wspomniałeś, w tym koszyku ma akurat około 10% wagi i to nie jest spółka z największą wagą, bo więcej mają choćby Apple, Amazon, Walt Disney. To częściowo ratuje ten koszyk na tle Netflixa. Zobaczmy, jak tutaj mamy gigantyczny spadek i przy jakim wolumenie ten wolumen wczorajszy, on jest około 25-krotnie większy niż średnia z całego poprzedniego miesiąca. Więc na dobrą sprawę w ciągu jednej sesji zostało obrócone tyle akcji, ile przez cały poprzedni miesiąc. Widać, że tutaj wielkie fundusze opuszczają Netflixa, zresztą się same do tego przyznają. A efekt jest to przede wszystkim oczywiście tej liczby subskrypcji. No to był taki czynnik, który przy każdej publikacji wyników był kluczowy. Jaki był przyrost w poprzednim kwartale i jakie są oczekiwania co do poprzedniego. Tutaj mamy pierwszy spadek liczby subskrybentów od lat i no to też dzięki temu, przez to w zasadzie spadek największy od 18 lat cen akcji, natomiast pod względem kapitalizacji no to jest wartość, która naprawdę robi wrażenie, bo ponad 50 miliardów dolarów kapitalizacji no, w jednym dniu, wciąż w ciągu jednej sesji odpłynęło. Także robi to wrażenie, wciąż się utrzymuje ponad granicą 100 miliardów dolarów, ale niewiele ponad tą granicą, więc no to jest ryzyko. W tym momencie oczywiście może spółka zachęcać do wchodzenia tak przy tak niskiej wycenie, ale cały czas mówimy o spadaniu, o łapaniu spadającego noża, więc na pewno jest to cały czas duże ryzyko. Dziś na otwarciu też kolejne 5%, no teraz to akurat na tym wykresie, który przed chwilą widzieliśmy, nie zobaczymy tego, tam się notowania kończą na wczorajszej sesji, nie uwzględnia jeszcze tego początku dzisiejszej, natomiast no, widać, że rynek cały czas mocno się obawia. A co do tych funduszy, to widziałem wypowiedź, to bodajże Bloomberg cytował w funduszu Ackmana, który w styczniu chwalił się tym, że widzi potencjał w spółce, uważa, że ta wycena już jest teraz na tyle atrakcyjna, że kupił 3 miliony akcji Netflixa wczoraj, wszystkich się pozbył, wychodzi z tej inwestycji, wręcz się pokajał tutaj, tak, że błędnie ocenił, że sama firma, tak to określił, straciła swoje zdolności przewidywania cen. Także no, tutaj to jest ten czynnik negatywny. Natomiast patrząc przez cały koszyk, bo tutaj skupiamy się na Netflixie, no bo mamy wydarzenie ostatniej doby. Natomiast cały koszyk, który skupia w sobie właśnie między innymi Disneya, Amazona, no nie jest spisany na straty, bo część tych subskrybentów przejdzie właśnie do Disneya, przejdzie do Amazona, przejdzie do Apple, więc no tutaj tu jest taki czynnik, który może właśnie cały koszyk w jakiś sposób ratować. Sam Netflix na pewno musi się zastanawiać nad swoją przyszłością, co zrobi, bo Netflix jest jako, porównując do konkurencji, która właśnie przejmuje te subskrypcje, jest najdroższy, więc wchodziłoby w grę obniżenie cen, nie zadowoli to inwestorów, no bo obniżenie cen, no to mniejsze przychody, więc też nie rozwiąże sytuacji. Częściowo Netflix rozważa, jeśli ten temat przewija i jest już nawet nie tylko w sferze jakiś science fiction, ale faktycznie jest brane pod uwagę, to jest wprowadzenie reklam. Pytanie, czy to wprowadzenie reklam i dzięki temu oferowanie niższego abonamentu, bo te reklamy bilansowały te niższe przychody właśnie z tytułu abonamentu, czy to rozwiąże sprawę, bo jeżeli konkurencja nie zrobi tego samego, to też ten Netflix będzie na tle konkurencji mniej atrakcyjny. Można oczywiście i to
każdy z tych wielkich serwisów streamingowych próbuje w tym momencie konkurować jakością produkcji, no ale też w tyle pozostaje, no bo w tym roku Oscar poszedł w ręce nie produkcji Netflixa, ale produkcji Apple, więc mamy tutaj na pewno tak wiele czynników niesprzyjających, już nie mówiąc oczywiście o tych czynnikach, które całej branży dotyczą, nie tylko Netflixa, czyli rosnąca inflacja, to wpływa bezpośrednio na konsumentów, sprawia, że gospodarstwa domowe mogą nie być tak skore do nabywania tego, no powiedzmy sobie, luksusu, tak? Bo to nie jest rzecz pierwszej potrzeby, jeżeli chodzi o serwisy streamingowe. Tutaj sieci kablowe cały czas mają się dobrze w Stanach Zjednoczonych, więc można z tego luksusu w jakiś sposób zrezygnować. Więc mamy trudne otoczenie rynkowe i sam Netflix, który częściowo branżę dołuje i może cały czas sam Netflix radzi sobie słabo, natomiast w przypadku całego koszyka szeroko patrząc, to tutaj ta sytuacja może zostać w najbliższym czasie jednak mimo wszystko wyratowana. Netflix traci użytkowników, natomiast rośnie liczba użytkowników Allegro, wzrosła w rozliczeniu marzec-luty, natomiast sama spółka, Łukaszu, jest notowana ostatnio na niskim poziomie. Te sesje poświąteczne są trochę bardziej udane. No kilka tu jest ciekawych elementów. Na pewno ta rosnąca liczba użytkowników, to myślę, tego inwestorzy oczekują. Teraz w momencie, gdy cały czas jesteśmy, może już nie jesteśmy w trendzie spadkowym, tego jeszcze nie wiemy, no ale gdy te spadki już nie są tak mocne, no to inwestorzy powinni zwracać uwagę na takie właśnie sytuacje, jak rosnąca liczba użytkowników, wyniki, które generalnie są zgodne z oczekiwaniami. Na co jeszcze bym zwrócił uwagę, to że wskaźnik cena-zysk, no on już zszedł do takich poziomów bardziej cywilizowanych, bym powiedział, 26, okolice 26. Więc to już nie są już tak wysokie pułapy. Na koniec programu przechodzimy do Tesli Elona Muska. Maćku, spółka się pochwaliła dobrymi wynikami finansowymi. Przychody wzrosły o 80%, ale notowania Tesli nie wyglądają najlepiej, także w tym okresie poświątecznym. Nie, natomiast no, tutaj wracamy do tej miłości inwestorów do Elona Muska, bo tutaj przez długi czas właśnie wiara w Tesle czyniła cuda, no potem się to wszystko zaczęło materializować, a wczorajsze wyniki no, pokazały, że faktycznie ci inwestorzy, którzy zaufali Elonowi Muskowi, mogli faktycznie podjąć dobrą decyzję, chociaż obawy były spore, bo jeszcze wczorajsza sesja zakończyła się 5% na minusie, właśnie ze względu na to, że były obawy, że jednak nie dowiezie tych wyników Tesla. No okazało się, że znacząco przebiła. Dziś na otwarciu około 10% spółka zyskiwała i otworzyła się na oporze, czyli ten poziom 1073-1075 dolarów za akcję to właśnie jest ten opór, który został w bardzo krótkim czasie, tak, na otwarciu luką cenową od razu osiągnięty. Na pewno Tesla wyprzedza konkurencję, to jest też ważne. W tym momencie Tesla ma 80% rynku samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych. Ta rękawica rzucona przez Forda, General Motors, no inne spółki, no oczywiście jest w grze, ale wydaje się, że ta Tesla trochę odjeżdża, dlatego że ma moce produkcyjne, pomimo znacząco rosnących kosztów tutaj w związku z problemami z łańcuchem dostaw, z rosnącymi cenami surowców, okazało się, że koszty produkcji akumulatorów spadły, więc no tutaj sobie świetnie z tym problemem Tesla radziła. To też zostało docenione przez inwestorów. Co więcej, sama spółka przedstawiła
prognozy na najbliższy kwartał, być może te problemy, które mają miejsce w Szanghaju, tam fabryka została zamknięta, one wpłyną na produkcję, ale z drugiej strony mamy fabrykę w Berlinie, która ruszyła, na dniach ruszy fabryka w Teksasie, więc tutaj ta produkcja, te spadki produkcji z Szanghaju zostaną zbilansowane. W kolejnych kwartałach, kiedy w pełni wrócimy do pełnych mocy przerobowych fabryki w Szanghaju, ta sytuacja w ogóle powinna być pozytywna. Więc sama spółka zakłada, że w ciągu najbliższych lat, bo tutaj już sięga kilka lat do przodu, średnioroczna ta stopa wzrostu produkcji będzie na poziomie 50% i dostaw nowych pojazdów. Także cały czas wydaje się, że ten dystans pomiędzy Teslą i pozostałymi producentami samochodów elektrycznych się będzie zwiększał. No jak wiadomo, cały czas samochody elektryczne są tą formą motoryzacji, która jest promowana. Większość producentów zapowiada, że już w najbliższej dekadzie odejdzie od samochodów spalinowych, więc jeżeli Tesla już w tym momencie ma taką przewagę i ją będzie systematycznie budować, no to cały czas ta przyszłość rysuje się pozytywnie. No i to mamy właśnie efekt na wykresie, czyli faktycznie patrząc przez pryzmat może ostatnich miesięcy, nie wygląda to w pełni tak hura optymistycznie, no ale możemy mimo wszystko, patrząc na to, jeżeli to ten dzisiejszy opór został przełamany, to otwiera nam tu techniczną możliwość dojścia na te maksima z końca marca tego roku. To już wszystko w dzisiejszym programie Artyści Rynków. O spółkach, surowcach, walutach mówili Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets Polska. A następny program z cyklu Artyści Rynków w czwartek 28 kwietnia. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.